Rekolekcje oddanie 33. Na 33 dni przed uroczystością niepokalanego poczęcia rozpoczynamy przygotowanie do konsekracji niepokalanemu sercu Maryi. 25 dzień naszych rekolekcji, oddanie 33. Wyrzekam się na zawsze grzechu szatana i wszystkich jego dzieł. Przywołajmy Ducha Świętego. Duchu Święty, przyjdź, przyjdź do naszego serca, do naszej codzienności. Przyjdź do naszego życia, przyjdź, oświeć mroki naszego umysłu. Porusz nasze serca, pomóż pełnić wolę Ojca. Przyjdź, Duchu Święty. Maryjo, któraś najpełniej przyjęła Słowo Boże, prowadź nas. Przyjdź, Duchu Święty. Akt zawierzenia rekolekcji świętemu Józefowi. Święty Józefie, któremu Bóg zawierzył opiekę nad Jezusem i Maryją, zawierzam dziś Tobie te rekolekcje i proszę Cię w imię Twojej miłości do Jezusa i Maryi. Opiekuj się mną i wszystkimi, którzy te rekolekcje przeżywają. Strzeż nas na drodze do niepokalanego serca Maryi. Wyproś nam u dobrego Boga łaskę świadomego i głębokiego poświęcenia się sercu Twojej umiłowanej oblubienicy Maryi, abyśmy oddając się jej całkowicie, znaleźli się w bezpiecznym schronieniu jej niepokalanego serca, które jest dla nas wielkim darem Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Jezu, Maryjo Józefie, oświecajcie nas, pomagajcie nam, ratujcie nas. Amen. Rozważanie dnia. Wyrzekam się na zawsze grzechu szatana i wszystkich jego dzieł. Chrzest Święty ukazał nam naszą prawdziwą tożsamość. Jestem dzieckiem Boga, Jego synem, Jego córką. Dziecko stworzone, zrodzone z miłości i dla miłości. Jestem uczestnikiem Bożej natury i dziedzicem Bożego Królestwa. W chrzcie zostaliśmy poświęceni, czyli konsekrowani Bogu. Jesteśmy Jego własnością, należymy do Niego. Tylko Bóg ma pełne i jedyne prawo do naszego serca. To On powiedział do nas w dniu naszego chrztu. Jesteś mój. Jesteś po prostu mój. Jesteś moja. Jesteś po prostu moja. Dlatego wyrzekam się na zawsze grzechu szatana i wszystkich jego dzieł. Wyrzekam się wszystkiego, co odcina mnie od Boga, który jest moim najlepszym Ojcem. Noszę w sercu wielką godność dziecka Bożego i chcę odrzucić wszystko, co mogłoby ją zniszczyć. Wyrzeczenie się grzechu i szatana to nie jest jednorazowy akt, lecz nieustanny proces. Jest to moje zobowiązanie do wypracowania w sobie owego wewnętrznego nawrócenia, o którym tak często mówi Ewangelia. Nie chodzi tutaj tylko o wyrzeczenie się poszczególnych grzechów, ale o wyrzeczenie się tego, co jest korzeniem pychy, miłości własnej i samodzielności. Akt wyrzeczenia się grzechu i szatana to tylko pierwszy krok. Człowiek sam z siebie nie jest zdolny uzdolnić się i uwolnić od złego. Tylko Bóg może to uczynić. Dlatego najdoskonalszym, najpełniejszym wyrzeczeniem się grzechu, szatana i wszystkich jego dzieł jest życie duchem dziecięctwa. Przez dziecięctwo duchowe sam Bóg działa w duszy i uwalnia ją od zła. Przez dziecięctwo duchowe Duch Święty rozlewa w sercu miłość Bożą. Przez dziecięctwo duchowe zdaje się całkowicie na Jezusa i pozwalam Mu działać. Lektura duchowa z książki doktora Emila Nuberta, Mój ideał, Jezus, Syn Maryi. Wielki nieprzyjaciel Jezusa w Tobie,
Maryja: Mój synu, samo poznanie myśli Jezusa nie wystarcza na to, żeby zaraz żyć Jego życiem. Musisz jednocześnie walczyć i pokonać nieprzyjaciół, którzy się sprzeciwiają życiu Jezusa w tobie. Otóż wiedz, że najniebezpieczniejszym z tych nieprzyjaciół jesteś ty sam. Chciałbyś żyć tylko dla Jezusa. Jednocześnie jednak chciałbyś dawać folgę swojej zepsutej naturze. Nie oszukuj sam siebie. Nikt nie może dwom panom służyć. Dopóki natura tobą rządzi, Jezus nie może zapanować nad tobą, ani w tobie. Musisz więc wydać tej naturze wojnę nieubłaganą, póki nie ustąpi całkiem miejsca Jezusowi. Drugie, twardy warunek, ale konieczny. Ileż widziałam swoich dzieci, dawniej pobożnych, szlachetnych, stworzonych do świętości, do roztaczania wokół siebie przemożnego wpływu. Niestety, pozostały mierne i nie wykonały ani setnej części dobrego, do którego były powołane. A niektóre zginęły nędznie, pociągając za sobą w swoim upadku mnóstwo dusz. Tylko dlatego, że nie rozpoznawały w sobie lub nie zwalczyły zepsutej swej natury. Trzecie. Nie trap się jednak wielką ilością swoich nieprzyjaciół, ponieważ są posłuszni jednemu. Gdy tego zwyciężysz, wszyscy upadną lub słaby tylko będzie stawiać opór. Główną swoją złą skłonność musisz poznać koniecznie. Któraż to jest? Powiedz. Czwarte. Może miłość własna. Czy chciwy jesteś pochwał, szczęśliwy, gdy je otrzymujesz, nawet gdybyś na nie nie zasługiwał? Czy przyłapujesz się na marzeniu o rzeczach nadzwyczajnych, mających ci przynieść poklask ludzi? Piąte. A może pycha? Czy wysokie masz wyobrażenie o swojej wartości i czy ci się zdarza pogardzać innymi? Czy traktujesz ich z wysoka, twardo lub z gniewem, zwłaszcza tych, którzy nie uginają się przed twoją wyższością? Szóste. Albo drażliwość. Przyznaj, czy nie gniewają ciebie nagany prawdziwe lub urojone, objawy niegrzeczności, choćby mimowolne. Czy często myślisz o krzywdach, jakich doznajesz od innych? Czy umiesz im wybaczyć? Czy masz ochotę porzucić jakąś dobrą sprawę dlatego tylko, że cię obrażono? Siódme. Lub też ambicja. Czy starasz się pchać do przodu? Czy pragniesz swojej chwały, czy chwały Chrystusa? Czy sprawie jakiejś możesz się poświęcić tylko jako wódz, a usuwasz się, gdy ci przychodzi służyć w charakterze prostego żołnierza? Ósme. A zazdrość? Czy nie możesz ścierpieć tego, żeby się innym udawało równie dobrze jak tobie? Czy się cieszysz z ich niepowodzeń? Dziewiąte. A może niestałość? Czy jesteś igraszką swoich wrażeń, raz pełen zapału i gotów do każdej ofiary? To znów przygnębiony smutkiem, tak że ci jest wszystko obojętne. Czy ci się zdarza zacząć mnóstwo rzeczy, a nie skończyć żadnej? Dziesiąte. Albo lekkomyślność. Czy się nie oddajesz zbyt łatwo rzeczom w zewnętrznym? Czy trudno ci skupić wewnętrznie i poświęcić uwagę doniosłym rzeczom, na jaką one zasługują? Jedenaste. Lub też zmysłowość. Czy dogadzasz swemu ciału? Czy troszczysz się
o zadowolenie go całkowite bez względu jedzenia, picia, odpoczynku lub niższych jeszcze popędów. 12. Czy może lenistwo? Powiedz, czy się boisz wysiłku, czy zaniedbujesz pracę, czy się cofasz przed najmniejszą ofiarę. 13. Wreszcie może samolubstwo? Czy myślisz tylko o sobie? Czy wiesz, że inni mają także swoje prawa i że powinieneś raczej sam siebie krępować, niżeli ich, innych krępować? 14. Badając siebie, odkryjesz w sobie oznaki wielu tych nieporządnych skłonności i pewnie masz zarodki wszystkich złych skłonności, ale nie wszystkie są tak silne. Która ci się wydaje najsilniejsza i najszkodliwsza? Która najczęściej bywa powodem twoich strapień i smutków, złego humoru lub radości? Kiedy się spostrzegasz, że marzysz, jakież to myśli cię zajmują? Myśli samolubne, mściwe czy zmysłowe? Skąd pochodzą rozrywki, które ci się najbardziej podobają i bez których najtrudniej ci się obyć? Co ci zarzucają rodzice, twoje otoczenie, twoi bliscy, którzy na ciebie się gniewają? Jaka jest skłonność, o której byś mógł powiedzieć: gdybym nie był taki, to o wiele łatwiej byłoby mi obcować z Bogiem i z ludźmi? Bądź bardzo szczery w swoim rachunku sumienia i proś, ażeby światło było ci dane z góry, bo łatwo jest się mylić w tych rzeczach, biorąc za wadę główną wadę bardziej widoczną, ale mało głęboką, lub wadę, którą nam łatwiej poświęcić. Ludzie bowiem dbają bardzo o swoją wadę główną, to jest towarzyszka, z którą się urodzili, wychowali i zawsze razem żyli, a ona im ciągle dawała zadowolenie. Czasem biorą ją nawet za swoją główną zaletę. I rzeczywiście każdy kocha siebie bardzo, ale trzeba mieć odwagę kochać Jezusa więcej niż siebie. Miej odwagę rozpoznawać swoją główną wadę i przyznać po prostu, co masz mu poświęcić w sobie. Nie bój się, wyrzekając się próżnego bożyszcza. Posiadać będziesz prawdziwego Boga, umierając w swej zepsutej naturze. Żyć będziesz życiem Jezusa. Światło Matki Bożej, Maryja nas chroni. Wyrzekam się na zawsze grzechu, szatana i wszystkich jego dzieł. Maryja jest doskonałym ucieleśnieniem i wypełnieniem tych słów. Uwolniona od grzechu w swoim poczęciu, trwała w tej wolności w sposób tak pełny i doskonały, że wolność od grzechu jest jej imieniem niepokalana. Cała święta i pełna łaski jest dla szatana tak straszną, że Kościół nazwał ją pogromczynią mocy piekielnych. Stała się dla swoich dzieci tak skuteczną pomocą w walce z grzechem, że Kościół nazwał ją ucieczką grzeszników. Doświadczenie jej siły i pomocy było tak wyraźne, że już w III wieku dzieci Kościoła wołały do niej: pod Twoją obronę uciekamy się. Jej pomoc w walce z grzechem jest tak niezawodna, że już od wieków wołamy do niej, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twojej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Na Maryi jeszcze nikt się nigdy nie zawiódł. Bóg się nigdy na niej nie zawiódł i Ty się też nie zawiedziesz. Maryja ukazuje prawdę o grzechu.
W danych nam objawieniach Maryja wiele razy mówi o grzechu, ale najbardziej poruszającym ukazaniem prawdy o grzechu nie są jej słowa, ale jej ból i udręka. To nasze grzechy zabiły jej syna. To nasze grzechy są cierniami raniącymi jej niepokalane serce. To nasze grzechy sprawiają, że ona cały czas płacze i cierpi. To nasze grzechy są przyczyną tej krwi, która spływa po jej policzkach. Mamusiu, jakże moglibyśmy nadal grzeszyć, widząc Cię w duchu w takim stanie? Wyrzekniemy się grzechu, aby Cię już więcej nie ranić. Wyciągniemy Ci z serca ciernie naszą miłością i ufnością. Otrzemy Twoje łzy duszami, które dla Ciebie zdobędziemy. Ze względu na Boga i przez wzgląd na Ciebie będziemy święci mimo naszej nędzy. Wezwanie dnia. Tym, co w sposób szczególnie uwalnia nasze serca, jest wdzięczność i przebaczenie. Dlatego dziś odmówimy prostą modlitwę wdzięczności i przebaczenia. Być może będzie potrzeba, abyśmy odmówili ją kilka razy, by jej słowa prawdziwie przeniknęły nasze serca. Modlitwa wdzięczności i przebaczenia. Ojcze nasz, dziękujemy Ci z całego serca za wszystko, coś nam dał w ciągu całego życia wraz z istnieniem. Dziękujemy Ci też za nieustające Twoje przebaczenie nam naszych win i uchybień. O to samo prosimy dla tych wszystkich naszych bliźnich, a Twoich ukochanych dzieci, którzy kiedykolwiek nas skrzywdzili lub skrzywdzą. Dziękujemy Ci za Twoją miłość do nich i błagamy, aby Twoje przebaczenie objęło nas i ich wspólnie. Pragniemy bowiem jako Twoje dzieci postępować tak, jak Ty postępujesz względem nas. Pozwól, Ojcze, aby nigdy nie powracał do nas żal lub rozgoryczenie z powodu uczynków innych ludzi, tak samo słabych i chwiejnych jak my. Jeszcze raz dzięki Ci składamy za Twoją bezwarunkową miłość do każdego człowieka. Pozwól nam, Ojcze, naśladować ją w ciągu całego życia. Wyryj dzisiaj w swoim sercu te słowa: wyrzekam się na zawsze grzechu, szatana i wszystkich jego dzieł. Z Ewangelii świętego Jana: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu, a niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz syn przebywa na zawsze. Jeżeli więc syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Z Ewangelii świętego Jana: rzekł do niej Jezus: i ja ciebie nie potępiam, idź, a od tej chwili już nie grzesz. Modlitwa jest łącznością z Bogiem. Grzech jest brakiem modlitwy. Grzech oddziela nas od Pana Boga. Czas modlitwy to czas osobistego spotkania z Bogiem. To najpiękniejszy czas w naszym życiu. To czas, kiedy otwieramy nasze serce przed Bogiem, słuchamy Go i oddajemy Mu wszystko, co nosimy w naszym sercu. A to, co od Niego otrzymujemy, zachowujemy i rozważamy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy przyzywa,
Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony do Ciebie, o Panno nad Pannami i Matko, biegnę. Do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen. Rozważmy piątą tajemnicę części różańca świętego, odnalezienie Jezusa w świątyni. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka. Twej pomocy przyzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony do Ciebie, o Panno nad Pannami i Matko, biegnę. Do Ciebie przychodzę, jako grzesznik płaczący przed Tobą staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi,
ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.